Cześć, z tej strony Phoenix. Dzisiaj rozpoczynamy serię, czy tak mogę nazwać. Powiedzmy serię z gry, która się nazywa po prostu piłka ręczna. Pod nazwą Mistrzostwa Europy. Zagramy sobie teraz może mecz towarzyski, tak na początek. Poprzedzam na początku, że gra tak jak WWE, nie ma jakichś najwyższych. Nie ma najwyższej jakości graficznej. A to jest chyba jedna gra piłki ręcznej w Polsce, więc... No cóż, lepszy jest niż nic, jak to mówiąc, nie? Powiedzmy, że zagram z Niemcami. Może pyk, nie, okej. Do gry chyba czego? Długość połowy 5, myślę, okej, trudność średnio. Kolor parkietu... Tak mi się podoba. Aha, jeszcze drobny szczegół. Nazwiska zawodników też nie są prawdziwe. No niestety firma produkująca grę nie uzyskała licencji. No cóż zrobić. No tak jak mówiłem, gra nie ma powalające grafiki, ale... Lepsza taka piłka ręczna niż żadna. Na akcie on gra lekko klatkuje, no cóż. Ja sam grę mam od niedawna, od paru dni dopiero i tak na średnim trochę na wyrost, no ale cóż, może się uda. To nie sędzia? Okej, rzut wolny, dobra i tyle. Tymiński! Boże, nie! Poprzeczka. Come on, no. Rzuty z boku są bardzo niedopracowane, bramkarze prawie w ogóle nie reagują na nie. To jest bardzo duży minus tej gry. Większy niż nawet ta grafika, którą tu obecnie widzicie. I trochę lepiej mogliby zdejść bramkarze. Tylko chyba po tego, co się teraz stało. Jakby lepsze tych... Lepsza ich tam... Jakość ruchu, może w ten sposób to nazwę. O 2-1, no okej. Ciśniemy. Trochę jak piłka nożna. Ten wynik, no ale dobra, to tylko Czyżby! Brawo. Sawicki, tak się tutaj nazywa ten bramkarz. Czyli taki jakby odpowiednik Szmala, można by powiedzieć. Czyżby tym... Nie tym razem. Jurecki. Jak mi się kojarzy, to chyba Jurecki jest. Taka analogia nazwisk. No ale to tylko taki mój dom. Taki mój dom jest. Okej, Tyszka. I faul. Seriami Niemcy lecą. Tarnowski! Boże święty. Jakby to powiedział Szpakowski, Panu Bogu w okno. Dobra, jedziemy dalej. Come on. Come on, no! Nie można takich sytuacji dopuszczać. No, taki rzut... Okej, nasza piłka. Czyżby teraz? No, tak, o tyle, ile moi bramkarze są kiepscy z boku, tak bramkarze przeciwnika jednak często wlonią takie strzały. To też trzyma w tej grze, no... No niestety. Come on, okej, dobra. A, teraz waliłem, no okej, dobra, sajka. Ej, podają bez mojej zgody. No, panie, serio? Dla mnie to był faul, no. A fajnie, to 4-1, jak zemrzycie, tak? A czemu by nie? Okej, przejęli piłkę. Szybka kontra, chłopaki. Górecki. Kamiński. Come on! No, dziękuję, wreszcie. 3-2, come on. Let's get... Start fuck the Schwab. Dziękuję. Dobry początek. What the fuck? Co to jest? Słuchaj się mnie. Tymiński? Yeah! Skuteczność 33%, no. Dobrze, te 33, a nie 0 dalej. Chyba, come on. Get him from front. Nie. Nie tym sposobem. No i kara, dziękuję. Come on, get him. Are you a fucking niggle?
Podaj do Kamińskiego. I lecimy. I really fuck you. Come on, come on, let's get fuck this Schwab. Nie! To mówiłem o tych strzałach z boku. Do dupy strasznie to zrobione. Chodzi mi o bramkarzy. W sumie te strzały, że tak niemal wszystkie wpadają od przeciwnika, bo teraz nie wpadnie, bo czemu? Bo czemu miałby to? Ja rzucam to zwyczajnie. Come on! Let's block this Schwab. Nowak. Come on, i z wyskoku. Tja. Może teraz. No! Brawo, brawo, pod poprzeczkę, tak właśnie jak chciałem. Grajcie tak jak za Wenty, o, bo teraz to tak różnie idzie. Sawicki, weźże! Rusz tę nogę! No to nie jest chyba takie trudne. No i dziękuję, 6-4. No, takie statystyki końcowe. Celność 30%. Football. Jakie nawiązanie? Aha, oni zaczynają, okej. Okay. Let's get fuck to defense. Nie, 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 nie pozwolę ci, suko! Brawo, Sawicki. Górecki. Tarnowski, z dystansu, okej. Okay. Fuck you. Padałku w niebieskiej bluzie. W zielonej sobie. W zielonej. Niebieski to jest mój. Brawo, brawo, dziękuję. Jesteś bramkarzem, o nic więcej cię nie proszę. Ej! Ty możesz podać, okej. Okay. Serio? Serio? Bramkarz mnie nie słuchał. Tata, patrzę na niego. Dorzuci za Nowak. Serio, weź się zareaguj, dobrze, Sawicki, come on, come on, pass. Fuck you! Come on, come on, let's get him in the ass, cokolwiek. No. Ej, oszustwo, oszustwo, podał to z pola. Widzieliście to? Oszustwo! No i jeszcze... No ta bramka, bo czemu by nie? Come on, Gudecki, no wle... Nie w tych Szwarzów i innych... Aryjczyków. Come on, let's get him. Block him. Rzut od bramki, no dziękuję wreszcie. Po raz pierwszy od sumy całego meczu. Kamiński, ty szmato! Ej! Żółta kartka, wolałbym karę, no ale... Co sędziego wchodzi, co ja bym wolał? No... Znowu żółta, a kiedy dasz mu karę może? No! No pieprzony pedał w zielonej bluzie, no! No nie idzie, no! Mam chyba pseudo-ekologik. Będzie mi tu zatrzymało strzały, tak nie będzie. Come on! Shaking me, fuck black in ass! No nie! Nie! Sawicki, no this way, you motherfucker son of a bitch! 4-9, dziękuję! No! No! Brawo, okienko. Dobre i tyle. Tylko teraz przydałoby się też nie stracić. A tylko karnego byś im dał. E? Naprawdę? Naprawdę? Już naprawdę nie łaska było zrobić dokładnych podań. No. No oczywiście, jak oni dokładnie nie podaną, moi nie dolecą, bo po co? Dobrze, teraz źle podali, no. Tyszka. Podaj. Nowak. Nowak, może teraz? Prosto w obronę. No, Wehrmacht na nas leci, weźcie, zatrzymajcie, zblokujcie, cokolwiek. Nie wiem, zróbcie ten mur. No jakby to wpadło. To Sawicki, twoja kariera w tym meczu się skończyła.
A wyższy podaj do cholery, serio. On mi nie poda. Fuck you. Really fuck you. No czemu? Po co? Po co strzelać golem? Na co to komu potrzebne? No, dziękuję Tuniński. Sorry. Lekko mi w gardle zaszło. Kanon! No dawajcie, dawajcie, jeszcze 3 punkty i będzie... Jeszcze jest czas. Tak jak z Niemcami na mistrzostwach... tak, to były chyba mistrzostwa Europy. Come on, Tymiński, strzel, proszę. Dziękuję, kolejne okienko. Dziękuję, dziękuję. Gdybyście tak grali cały mecz, teraz to już końcówka. Come on, come on. Let's get started. Get him, get him. Rzut z linii bocznej, okej. Okay. Come on. No, 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 no. Aha. Sawicki, proszę. Proszę! Dziękuję. No! Co? Że co, proszę? Jaki rzut wolny? Zostawiam najpierw karny, teraz wolny. Sędzia też Arejczyk, widzę. Czy sobie tkwi? No i dziękuję, 10-7, jestem w dupie. I koniec. Boże święty. No możemy się trochę patronować, zanim my się wyrwał na średni. No nic. Tak czy tak, widzieliście jak ta gra wygląda. Dlaczego mogę nagrać turniej Mistrzostw Europy? No bo jest też taka opcja, jeśli zauważyliście w menu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, zostawcie serdeczną łapę w górę, komentarz lub też subskrypcję, jak chcecie. A na razie trzymajcie się, dzięki, cześć!